Doktryna o Chrystusie i Bethesdaizm. William Kelly. Jesteśmy zobowiązani przyjmować jedni drugich, ale tylko tak jak Chrystus przyjął nas, ku chwale Boga. Czy to oznacza przyjmowanie tych, którzy nie przynoszą nauki Chrystusowej, czy tych, którzy przyjmują takich ku hańbie Ojca i Syna? Zasada przyjmowania każdego chrześcijanina chodzącego jako taki jest zgodna ze stanowczą odmową wszystkim, którzy hańbią jego imię. Czy to moralnie, czy doktrynalnie, czy przez stowarzyszenie. Pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, nie jest bardziej oczywisty dla odrzucenia niemoralnego wyznawcy niż 2 Jana dla odrzucenia tych, którzy nie wyznają prawdziwego Chrystusa. Ich rzekome dobre cechy nie powinny ich akredytować. Słowo Boże tak wyraźnie tego zabrania. Jak osoba i dzieło Chrystusa wymagają naszej uległości, być neutralnym, gdy w grę wchodzi prawda, to brać udział w złych uczynkach przeciwników Pana Jezusa. Drugi Jana jest decydujący w tym zakresie, że nie wystarczy być zdrowym osobiście w wierze. Nawet kobieta wybrana Pani i jej dzieci są starannie ostrzeżone przez apostoła o ich bezpośredniej odpowiedzialności, jeśli otrzymali takiego, który nie przyniósł nauki Chrystusa. Jeśli by kto przyszedł do was, a nie przyniósłby tej nauki, nie przyjmujcie go do domu waszego i nie pozdrawiajcie go, albowiem kto go pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Tak wyraźnie jest zasada ta ustanowiona przez Ducha Świętego, że najprostsi wierzący, najprostsi święci, którzy uznają, rozpoznają wyznawcę fałszywego Chrystusa, biorą udział w jego złych uczynkach nawet bez przyswajania sobie złych doktryn. Duchowy umysł wyczułby, że jak straszne jest popadnięcie w taką heterodoksję, to w pewnym sensie bardziej winny jest ten, kto wyznając prawdę Chrystusową, zgadza się na społeczność z tym, który jej zaprzecza. Teraz mówicie, widzimy, przeto grzech wasz pozostaje. Neutralność w takim przypadku jest ohydnym grzechem, i to proporcjonalnym do wiedzy. W ten sposób drugi Jana udowadnia, że absolutna odmowa tego najgorszego zła należy się tym, którzy atakują lub nie podtrzymują nauki o Synu Bożym. Zło to nie dopuszcza żadnych wahań ani kompromisów. Gdyby wybrana pani pomimo apostolskiego ostrzeżenia uparcie przyjmowała do swego domu tego, który nie przynosił prawdy o Chrystusie, musiałaby utożsamiać się z oszustem i jego konsekwencjami. Daremny jest zarzut, że była drogim dzieckiem Bożym tak w wierze, jak i w postępowaniu. Słowo opisane mimo to ogłasza ją uczestnikiem jego złych uczynków, a Słowo Boże jest lepsze niż wszystkie nasze rozumowania i wszystkie nasze uczucia. Niezależnie od motywów, ona świadomie byłaby wtedy nieposłuszna i zobowiązałaby siebie i swój dom do wielkiej zdrady przeciwko Chrystusowi.
ona mniej lub bardziej usankcjonowałaby to, co do ostatniego stopnia zaprzeczyło i zhańbiło Pana chwały. Stąd dopóki nie oczyściłaby się z tego grzechu w oczach Boga i Jego świętych, moralnie pogrążyłaby się we wspólnocie z Nim. Im lepsze byłoby jej światło, tym gorzej byłoby zachowywać się tak, jakby tego światła nie miała. Przyjęcie takiego fałszerza w takich okolicznościach byłoby uczestniczeniem w tej niegodziwości, a z kolei przyjęcie tej pani przez innych w takich okolicznościach byłoby uczestniczeniem w podobnej niegodziwości, jakkolwiek ludzie mogliby to wyśmiewać ku swojemu własnemu wstydowi. Zaiste, przyjęcie takiej miłej pani w ten sposób byłoby przyjęciem jej nie ku chwale Bożej, ale ku hańbie, obrażaniu Boga, ponieważ jest to jawna obojętność na zniewagę wyrządzoną Jego Synowi. Ktokolwiek zaprze się Syna, ten nie ma Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci Ojca, który Go posłał. Od samego początku ci, którzy są przezywani, nazywani braćmi, udowodnili, że nie lekceważą kościelnego zła, oddzielając się od wszystkich niebiblijnych stowarzyszeń, nawet jeśli dołączają do nich chrześcijanie o wysokich standardach zewnętrznej oceny. Jednak do tej pory odmawiali oni umieszczania obojętności wobec Chrystusa Bożego w tej samej kategorii z wykroczeniami przeciwko jedności lub dyscyplinie zgromadzenia. Duch podziału, duch partyjny z każdej strony może dążyć do sklasyfikowania wszystkich razem, ale jest to tak samo niebiblijne, jak i nieświęte, aby wyolbrzymiać kościelne wykroczenia, których winne są wszystkie sekty, lub łagodzić głębokie i godne potępienia zaparcie się Chrystusa, które charakteryzuje tylko najgorszy antagonizm wobec Boga. Jego słowo uzasadnia i domaga się tego rozróżnienia, które żaden trzeźwy święty, prawdziwy trzeźwo myślący chrześcijanin, nie wątpił kiedyś i żaden nie wątpiłby teraz, chyba że zostałby porwany przez bezwartościową teorię lub wcisnęłoby go do przyjęcia fałszywego stanowiska, czyli poszedłby takim kierunkiem fałszywego stanowiska. Złą nauką przeciwko Chrystusowi, która sprawiała nam najwięcej kłopotu przez 30 lat, jest to, że poza przypisaniem lub zastępczym cierpieniem Chrystus przyszedł jako człowiek i Izraelita do stanu oddalenia i zadośćuczynienia od Boga, którym, i teraz jest cytat z pism Newtona, on został doświadczalnie stworzony, aby udowodnić rzeczywistość tego stanu, w którym inni, a szczególnie Izrael, pogrążyli się przez swoje nieposłuszeństwo świętemu prawu Bożemu, stanu, z którego on był w stanie się wydostać i z którego udowodnił, że mógł się wydostać przez swoje własne doskonałe posłuszeństwo. Benjamin W. Newton, Remarks on the Sufferings, rozważania na temat cierpień. I także z tego samego artykułu, też Benjamina W. Newtona, Jezus jako człowiek był związany z tym miejscem oddalenia, w którym znajdował się człowiek w ciele i musiał przez posłuszeństwo znaleźć drogę do tego punktu, w którym Bóg mógł go spotkać jako tego, który ukończył swoje wyznaczone dzieło, uwielbić go i postawić po swojej prawicy na miejscach niebiańskich. A tym punktem była śmierć, śmierć na krzyżu, śmierć pod gniewem Bożym.
i także z pism Benjamina W. Newtona, strona 31-32. I także kolejny cytat tego herezjarchy, czyli Benjamina W. Newtona z obserwacji. On był wystawiony na przykład z powodu swego pokrewieństwa z Adamem na ten wyrok śmierci, który został wydany na całą rodzinę ludzką. Benjamin W. Newton, obserwacje, strona 9. Kolejna teza z artykułów Benjamina W. Newtona. Misja Jana musi być uważana za bardzo ważną epokę, nie tylko w życiu Pana Jezusa i tak dalej, w rzeczy samej. O ile łaska nie będzie tym samym, co prawo, a zniszczenie tym samym, co zbawienie, nie można zaprzeczyć nieskończonej ważności tej epoki. Tak samo Benjamin W. Newton, strony 10-11. I dalej, moreover, co więcej, ćwiczenia duszy, które jego wybrani w ich nienawróconym stanie powinni mieć, takie ćwiczenia jeszcze bez grzechu miał Jezus. Strona 26. Pomazanie Duchem Świętym nigdy by na niego nie przyszło przy Jordanie, gdyby nie był z góry zaplanowany i z pewnością znany jako ofiara, która miała być zabita na Kalwarii. Strona 32. I teraz przechodzę do komentarzu poza cytatami Benjamina W. Newtona, czyli komentarza Williama Kelly'ego. Kontynuuję. Prawdą jest, że kiedy ta śmiertelna trucizna została przeanalizowana, a pobożni ludzie stali przerażeni, pan Newton wydrukował przyznanie się do błędu. W zastosowaniu do Rzymian 5:19. Pierwsza klauzula, przyznanie się do błędu co do Chrystusa. Ale to nie zadowoliło nawet jego najbardziej zaufanych współpracowników, którzy uroczyście stwierdzili w druku, że był to skomplikowany system przenikający ich poglądy na Pismo Święte i tak fatalny, jak ktokolwiek im zarzucał. Jeden z nich rzeczywiście ostrzegał, że dusze spoczywające na tym, czego nauczali przez lata, nie mogą być zbawione. Chrystus bowiem z urodzenia stał się człowiekiem oddalonym od Boga, a szczególnie od Izraela, przez złamane prawo. Podlegał więc podwójnej karze według tej nauki, nie w zastępstwie, ale jako jeden z nich. Lecz on uwolnił się przez posłuszeństwo, wiarę i modlitwę od niektórych tych kar, zdaniem tych nauczań Benjamina Newtona, którymi był zagrożony, przechodząc przez chrzest do łaski z Synaju na Syjon. Ale ćwiczenia, które wybrani, gdy nie są nawróceni, powinni mieć, tutaj wykrzyknik, jeśli to możliwe, były jego własne, znowu wykrzyknik. Mimo to on, zdaniem tej nauki Benjamina Newtona, musiał znaleźć drogę do punktu, w którym Bóg mógł go spotkać, do śmierci pod gniewem Bożym. Znowu wykrzyknik. Tak, takie nauki tutaj Benjamin Newton szerzył. Jeśli to nie jest systematyczne i całkowite obalenie nauki Chrystusa w Piśmie Świętym, to słowa są bez znaczenia. Ale niestety te słowa obalają naukę Chrystusa. Żaden heretyk nie zdeprecjonował Chrystusa bardziej gruntownie lub subtelniej. Niektórzy, jak Irving, nauczali więcej prawdy niż Benjamin W. Newton. Jest to zaprzeczenie, a nie wyznanie Chrystusa przychodzącego w ciele, która to prawda nie oznacza gołego faktu, ale boską osobę. Tego, który przyszedł w ciele,
on i tylko on, zrodzony z niewiasty, mógł przyjść inaczej, ale tak mu się podobało dla chwały Bożej i pojednania przez jego śmierć człowieka i całego wszechświata niebiańskiego i ziemskiego przyjść w ciele. Gdyby newtonizm, gdyby twierdzenia Benjamina Newtona były prawdziwe, to wtedy Chrystus musiałby umrzeć najpierw za siebie samego, dla siebie samego. Nie mógłby za nas umrzeć, za stworzenie lub dla własnej chwały Bożej. Czyli całkowity atak na doskonałość ofiary Chrystusa tutaj występuje w tym nauczaniu Benjamina Newtona. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to zauważyli. I znowu, jeżeli on miałby się wyłączyć przez dobre uczynki i obrządki, to prawda jest obalona również w ten sposób. A jeśli jego śmierć byłaby nadal potrzebna dla niego samego, aby mógł być zbawiony, błąd zazwyczaj jest niespójny, więc i tu jest niespójność. Jak również, aby mógł otrzymać pomazanie Duchem Świętym, jego osoba jest zaprzeczona, a wszelka nadzieja na zbawienie innych całkowicie i koniecznie zniszczona. Więc tego uczył Benjamin Newton. Takiej fałszywej nauki, która niszczy podstawy zbawienia. Bo wiemy, że przecież Pan Jezus Chrystus tylko nosił w 3 godzinach ciemności grzechy, a nie przez całe swoje życie. I nosił grzechy nie swoje, tylko innych. I am grieved. Z przykrością muszę dodać, że zaślepiony autor tej fundamentalnej heterodoksji wydrukował list na tematy związane z człowieczeństwem Pana, którym po tak zwanym uznaniu błędów ponownie potwierdził zasady zawarte w uwagach i obserwacjach. Remarks and Observations. Które przeraziły nawet jego najstarszych przyjaciół i większość jego stronników. Arianizm i tak dalej z jednej strony i być może Irvingianizm z drugiej zaprzeczają pańskiej chwale bardziej otwarcie. Ale czy jakikolwiek fałszywy system bardziej dokładnie niż właśnie ten błąd Benjamina Newtona czyni Jezusa anatemą, przekleństwem? Co widzimy, czyni po prostu tak podstawę przekleństwa, tak jak uczy 1 Koryntian 12:3. Kiedy zebranie w Betesdzie, w Bristolu, przyjęło kilku partyzantów pana Benjamina Newtona i w ten sposób spowodowało oddzielenie daleko i szeroko pomiędzy braćmi, było ono od lat w pełni uznawane za cieszące się interkomunią. Czyli stąd nie ma uczciwości w porównywaniu tego spotkania z jednostkami pochodzącymi z ciała narodowego lub z dysydentami. Jak dalece Betesda naprawdę się zjednoczyła, trudno powiedzieć, ale był to fakt dokonany i nie podnoszono żadnych wątpliwości aż do kryzysu 1848, kiedy to szukano powodów, aby usprawiedliwić fatalny czyn, jakim było przyjęcie znanych zwolenników wykluczonego heretyka Benjamina Newtona. No we have. Zawsze wykluczaliśmy przypadki prawdziwej ignorancji, czyli zakładaliśmy, że ci ludzie byli zorientowani, ale co mogłoby usprawiedliwić przyjmowanie osób inteligentnych, które pochodziły prosto z partii Newtona, wychwalając i rozpowszechniając te same traktaty, które zawierały antychrześcijańską doktrynę opisaną wcześniej. Betesda przyjęła ich w najbardziej zdecydowany sposób, wypędzając nieliczne dusze, niektóre z nich należące do najbardziej oświeconych, uduchowionych i oddanych, które odmówiły usankcjonowania takiej obojętności wobec bluźnierstwa w Bristolu, od którego za wszelką cenę byli oddzieleni właśnie w Plymouth i innych miejscach.
Nie zadowalając się wpuszczeniem tych osób, 10 przywódców w Bethesda wystawiło zbyt sławny, zbyt głośny dokument, którym starali się bronić swojej odmowy dochodzenia przed przyjęciem tych obciążonych herezją Benjamina Newtona. Pierwszą rzeczą, na którą nalegano, było to, że zebranie w Bethesda powinno oczyścić z zarzutów tych, którzy podpisali ten dokument. W przeciwnym razie nie będą oni więcej służyć w ich gronie. Czy można się dziwić, że masa wpadła w sidła i zgodziła się zagłosować na przywódców, zanim traktaty zostały przeczytane lub komentarze dozwolone w obecności zebrania? Po tym, jak zerwanie zostało już miało miejsce, odbywały się zebrania, na których doktryna pana Newtona była potępiana, szczególnie przez pana Millera, George'a Millera, prawie tak mocno jak przez kogokolwiek spoza Bethesdy. Bóg jednak zatroszczył się o to, aby sprawdzić jej moralną wartość już wkrótce, jeśli na początku kilku zostało zwiedzionych. Partly by this, partly by others. Częściowo przez to, a częściowo przez inne środki, partyzanci pana Benjamina Newtona zostali nakłonieni do wycofania się z Bethesda, wyraźnie nie zrzekając się swoich roszczeń do bycia tam, ale pragnąc uwolnić przywódców od niektórych trudności. Czy to może dać chwilę zadowolenia trzeźwemu chrześcijaninowi? Bethesda była zobowiązana do jawnego oczyszczenia się z grzechu najcięższego rodzaju, który został jawnie popełniony. Zwykłe słowa nie pomogłyby ani pozbywanie się dusz w sposób podstępny. Następnie uformowała się partia, zajęto budynek publiczny, pan Newton został tam przyjęty, a 2 z 10, panowie A i W, znaleźli się w ich gronie. In the midst. The moment. Ruch ten nie powiódł się, ten ruch upadł, a ci dwaj przywódcy, nie mówiąc już o innych, po głośnym potępieniu przez Bethesda bluźnierstwa Newtona po ich własnym publicznym połączeniu się z panem Newtonem, otrzymali pozwolenie na powrót do Bethesdy, bez najmniejszego wyznania swego notorycznego i rażącego grzechu. Wszystko, co posiadali, było złem opuszczenia Bethesdy, lecz nie byli pytani ani nie dali wyrazu żalu za niegodziwość bratania się z tym, który nadal zachowywał główne części swojej heterodoksji co do Chrystusa. I to po 7 zebraniach. Now because we renounce. Teraz, ponieważ wyrzekamy się wszelkiej społeczności z takimi sposobami działania i osobami, jesteśmy zasypywani najcięższymi możliwymi zarzutami. Jesteśmy obarczeni nowymi próbami i nie wiem czym, podczas gdy na pierwszy rzut oka to umiłowany apostoł, a nie my, napisał drugi list Jana. Jeśli on nie wprowadził żadnej nowej próby, kiedy nalegał na bezkompromisowy rygor wszędzie tam, gdzie chodziło o fałszywego Chrystusa, to jak może obarczać nią nas, którzy po prostu wykonujemy Słowo Boże dane przez Niego? Ci, którzy w takim przypadku opowiadają się za pobłażliwością, byliby bardziej konsekwentni, gdyby całkowicie zaprzeczyli autorytetowi tego pisma. Takie więc było pochodzenie neutralnych lub otwartych braci, jak niektórzy z nich wolą być nazywani. W mniejszym lub większym stopniu stanęli oni po stronie Bethesdy. Niektórzy posunęli się dalej, inni nie tak daleko, ale wszyscy zasadniczo trzymali się tej samej zasady. Jeśli
nieprzyjmowania stronników antychrysta, to z pewnością łagodzenia tych, którzy takowych przyjęli, i czynienia z nimi jednej bryły, jednego monolitu, jedności. Żadne z zebrań nie odważyło się odrzucić najbardziej winnego przywódcy w tym neutralnym działaniu, neutralnym wyniku. Odmówić takiemu byłoby poddaniem się ich złej linii rzeczy. Nie jest to bowiem kwestia przyjmowania chrześcijan w imieniu Chrystusa, łaskawie rozprawiając się z kościelną ignorancją. Zawsze uważaliśmy, z wyjątkiem kilku, którzy odegrali nieszczęśliwą rolę w ostatnich katastrofach, że jest to całkowicie od Boga i ufam, że zawsze będziemy tak postępować, wierząc i działając zgodnie z tym, co się należy Chrystusowi. Z otwartymi braćmi jest zupełnie inna sprawa niż z przyjmowaniem pobożnego człowieka pomimo jego sekciarskiej historii. Byli oni kiedyś z nami na wspólnym gruncie Pisma Świętego. Posiadali jedno ciało i jednego ducha jako zgromadzeni w imię Chrystusa. Ich pochodzenie, powód istnienia było bronić i utrzymywać przyjęcie ludzi skażonych najgorszym grzechem obojętność na prawdę Chrystusa. To, że oni mogli lubić niezależność wcześniej, przedtem, że chodzą w niej i egzekwują ją od tego czasu, jest wystarczająco prawdziwe, ale ten, kto wysuwa niezależność zasad jako po prostu podstawę, jako plagę typową dla open brethren, dla braci otwartych, dla neutralnych, jest ślepy na ich charakterystyczne i najpoważniejsze zło. A jeśli posuwa się tak daleko, że odrzuca jednostki z powodu niezależności, to aby być konsekwentnym, musi porzucić całą wielkość serca, która cechowała braci od początku, oraz zasadę, którą ich najlepsi i najmądrzejsi przywódcy pielęgnowali do końca. Nasz tytuł łaski do przyjmowania pobożnych świętych spoza ortodoksyjnej denominacji, chociaż niezależność jest naznaczona w różnych formach na wszystkich, żadna denominacja jako taka, wielka czy mała, nie stoi ani nie może stać na jednym ciele i jednym duchu, o którym mówi Pismo Święte. Zarówno jeśli chodzi o zasady, jak i praktykę. Wymaga to żywej wiary kościelnej i całkowitej wyższości nad światem i ciałem, które muszą mieć niezależność jawną lub ukrytą, ale rzeczywistą.